Witam ponownie w Icewind Dale 2. Oto stoimy przed bramami Targos, gotowi wyruszyć w podróż. Brud Shengar. Jednak zanim to uczynimy, jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem. Do miasta. Zobaczmy, ile mamy kasy. Mało. Ale może to się da jeszcze jakoś naprawić. Zgoda. Tak, ta jedna rzecz, którą zapomniałem, to właśnie tutaj. To zadanie godne mojego kumpla. Oczywiście. Co to? Gadam z żoną Ulbreka. Możesz mi powiedzieć, do czego służy ten pachnący siarką zwój? Rzucę tylko okiem. Wygląda jakby czary zostały źle rzucone. Może czary teleportacyjne. Chyba że jest drugi taki sam zwój. Wtedy ten może być użyty do teleportacji kogoś do osoby posiadającej drugi zwój. Pod warunkiem jednak, że ten, kto nim włada, zna się na magii. To wyjaśnia, dlaczego Faen zaatakował nas, gdy zobaczył zwój. To on stał za tym wszystkim. Faen zaatakował cię? A więc to on kryje się za tą zdradą. Targos mogłoby upaść, gdyby go mnie zaatakowały doki, a ciebie by tam nie było. By ich powstrzymać. Masz moje gorące podziękowania, a także podziękowania od mojego męża. Najbardziej lubimy wdzięczność wyrażoną w złocie. Przyjmij to, proszę, jako nagrodę za swoje usługi. Jestem bardzo pewna, bardziej niż kiedykolwiek, że dopóki stajesz w obronie Targos, gobliny zostaną odparte, a miasto uratowane. Dla dobra. Zobaczmy, ile dostaliśmy. 250 sztuk złota. Świetnie. Cały majątek. A w dodatku 400 punktów doświadczenia. I cała nasza drużyna awansowała na trzeci poziom. Bojownik. Ty miałeś wziąć rozpłatanie. Jest rozpłatanie. Przyda ci się? Kapłan. Koncentracja. Jakie by tu dla kapłana wziąć atut? Magiczna penetracja może. Możemy mu dać jakąś ulubioną broń. Też by się przydało. Lepsza inicjatywa. O, przyda się. Szybkość uderzeń czasu rzucania wszystkich czarów zmniejsza się o 1. Łotrzyk. Tak. Sprajanie, ukrywanie. Skradanie, otwieranie. Przeszukiwanie. I niech będzie, że kradzież kieszonkowa, 1 punkt. A co to? I dla łotrzyka to, na co czekaliśmy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Inezja w walce. Przeprowadzający ataki broniami krótkimi może dodać do rzutu na trafienie modyfikator zręczności zamiast modyfikatora siły. Przypomnijmy, nasz łotrzyk ma 20 siły, 20 zręczności, 12 siły, więc mu się to przyda. Teraz Bart. Lew, koncentracja, dyplomacja. I to wszystko. Co by dać dla Barda? Może tajemne opancerzenie by się mu na pewno przydało. Finezja w walce średnio. Talenty magiczne też. Raczej będzie od buffowania. Szybki strzał. Być może. Uniki. Jeszcze tego nie ma. Przyda się. Identyfikację mamy. Leczenie na lekkich ran mamy. Możemy wziąć albo przywołanie potwora 1, co prędzej czy później przestanie być użyteczne. Takie. To też przestanie być użyteczne. Zbroja maga z pewnością się przyda. Co do czarodzieja. Alchemia, koncentracja, wiedza tajemna,
czaroznawstwo. Można by dać wiedzę o pustkowiach właściwie. Nie mam nikogo jeszcze z drużyny, który by to miał. Tajemną pancerzenie nie da. O, magia w walce. Przyda się. Tak. To zadanie godne. I skoro już mamy trochę złota, możemy kupić trochę. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie. Czaru dla naszego maga, który od teraz może. Może rzucać zaklęcia poziomu drugiego. Niestety nie mamy zbyt dużo tutaj. Fasowa strzała Melfa. Taki podstawowy ofensywny czar drugiego poziomu. Co więcej, jest zwinność kota, rozmycie. Są lustrzane odbicia, bardzo przydatny czar. Oraz szczęście. Chyba zachowam pieniądze na później. W późniejszym trochę. O! Fasowa strzała Melfa to jest czar sprowadzenia, więc nie przyda się naszemu czarodziejowi. No tak, cóż, trudno. To nie będzie trudne. Możemy odsprzedać za połowę kasy. Więc chyba lustrzane odbicie kupimy. Nie jest to coś, co się z pewnością ofensywnego, co się przyda. Suniemy jedno uśpienie i weźmiemy magiczne pociski. A drugi, 3 lustrzane odbicie, bo tylko to możemy. Tak, jeszcze nowe czary dla naszego kapłana drugiego poziomu. No, kapłan ma bardzo przydatne poziomy, bardzo przydatne czary z tego poziomu. Zobaczmy, co by się przydało najpierw. Przywołanie boskiej mocy, to by się przydało. Zdjęcie paraliżu. O, siła byka, weźmiemy jako czar domenowy. Zdjęcie paraliżu chyba na razie się jeszcze nie przyda. Przywołanie potwora 2. I psalm. Przy czym psalm... Po rzuceniu psalmu nasz kapłan gotów. Zostaje uciszony. Przez jakiś czas nie może rzucać żadnych zaklęć. Załatwię to. Zrozumiałem. Już się robi. Więc... Ale może to bardzo przydatne czarne. Załatwione. Odnawiamy czary. I w końcu możemy ruszyć w porządku. Do walki. Zgoda. Załatwione. Załatwię to. Do palisady. Załatwione. Zrobione. Zrozumiałem. Zobaczmy. Dobra. Szybki zapis. Zrozumiałem. I ruszamy. Brud Sengar. Izelor zabrał mnie nad rzekę Sheingan 20 lat po zakończeniu wojny. Po malarytach nie było już wtedy śladu, podobnie jak po okaleczonym lesie. Rozległym polu martwych pni, ciągnącym się aż po horyzont. Ta pamiątka niespokojnych czasów przypominała niegdyś drwalom o ponurych wydarzeniach dawnych lat. Jednak mieszkańcy tej krainy dołożyli starań, by przywrócić las do jego dawnej świetności i cieszę się, że nie dane mi było oglądać go wcześniej. Za to wuj Oswald widział go z powietrza, a najemnicy Stargos
przyjrzeli mu się z samej zamrożonej rzeki. Drewno i lód spływające w dół Sheringan z lądu utworzyły pewnego dnia potężny zatok. Z oddali nie sposób było wypatrzeć zniszczeń, ani dzikich bestii, kryjących się w cieniu potężnych drzew. I tam w rozdziale pierwszym, czyli praktyczny początek chcesz zabawy w Waiting Day. Chcesz zabrać rzekę Turakowi? Ha! Teraz Shangarne należy do klanu Złamanego Kła. Odejdź! Albo zginiesz. Bla, bla, bla. A kim ty jesteś? Torak Czaszko Zgniót. Wódz klanu Złamanego Kła.